Melania przyjeżdża do szpitala, w którym leży jej tata. Nie rozmawiała z nim, odkąd z Hukiem wyprowadziła się z domu. Jak się nazywa pani tata? Stanisław Trzeciak. Właśnie przeprowadziłem zabieg, wybudziliśmy go z narkozy i wszystko będzie w porządku. Czyli żyje i będzie zdrowy? No żyje, a czy będzie zdrowy, to wie pani, zależy, czy będzie stosował się do zaleceń lekarskich. Może ja muszę powiedzieć to mojej mamie, nawet pan nie wie, jak się denerwowałyśmy. No, proszę. Bardzo panu dziękuję za uratowanie taty. To moja praca. Dla mnie pan jest bohaterem, normalnie mam ochotę pana uściskać, a co mi tam zrobię, to? No, wybaczę pani, jeżeli zrobi pani badanie i umówi się ze mną na kawę. Serio? A wyglądam, jakbym żartował? No nie. To co, jesteśmy umówieni? Kazimierz, 19, powiedzmy na barce, tak? Nie powiedziałeś mi, że masz żonę. Moja mama się o tym dowiedziała. Wiesz, jak ja się czułam? Jak mi było głupio, jak wstyd? Czuję się oszukana. Mela, ale... Nie ma żadnego ale. Jak możesz okłamywać mnie i swoją żonę? Nie wiem, dlaczego to robisz. Na czym to polega? To ci daje jakąś chorą satysfakcję? Mela, ja wiem, my się krótko znamy, ale bardzo mi na tobie zależy. No, bardzo. Naprawdę. Gabriel jest agresywny, wybuchowy, zaczyna się od przemocy w łóżku, a później jest już tylko piekło. Muszę to sobie jakoś wszystko przemyśleć. Ale o czym ty chcesz myśleć? Powiedz mi o czym. Uspokój się. Powiedz mi, o czym chcesz myśleć. Chyba nie wiesz tej dziwce. Uspokój się. Co się uspokój? Chodź, wsiadaj, porozmawiamy. Ej, nie krzycz. Co nie krzycz, co, znowu jakaś przyjaciółka jest ważniejsza dla ciebie ze swoimi problemami niż ja? No chodź, no. Chodź, ej, jedziemy. Nigdzie z tobą nie pojadę, dopóki... Chodź do mnie, pójdź. Słyszysz? Ojciec, ale bo zawołam policję. Mela, przepraszam cię, to przypadek. Mela, aj, rozumiesz? Przepraszam, Mela. Kochanie. Jezus Maria. Jezu, ja nie chciałem. Wszystko w porządku, możesz oddychać? Ja cię zawiozę do domu, dobra? Możesz wstać? Ej, kochanie. Po co tu przychodzisz, po tym, co mi zrobiłeś? Kochanie, ale pozwól, że ci wyjaśnię. Ale co mi wyjaśnisz? Że pobiłeś mnie przypadkiem? Wynoś się stąd, nie chcę cię znać! Mela! Nie ma mowy! Idź, bo wezmę policję! Cześć! A co ty taka zdyszana? Gabriel jest na dole. Jechał ze mną samochodem, wyobrażasz to sobie? On mnie normalnie śledzi. Nie! Co ty tutaj robisz? Gościu, ale nic nie robię! Nieważne, spadaj! Mela, proszę, no! Proszę, posłuchaj mnie, porozmawiaj ze mną, to bardzo ważne. No tylko 5 minut. 5 minut? Już miałeś swoje 5 minut. Zjeżdżaj. Mela, słownie 5 minut, proszę. Dobra, Oskar. Pogadam z nim, nic mi tu nie zrobi. Gabriel jest wściekły na Melanię. Był przekonany, że bilety do wymarzonego Hollywood załatwią sprawę. Ma jednak przygotowany plan awaryjny i chce zmusić Melanię, żeby pojechała z nim do domu. Dodaje do jej napoju pigułkę gwałtu. Tutaj wezmę twoją torbę, już wszystko mam. Już ty się nie przejmuj. Chodź szybciutko. Chodź. Och, jak ja lubię takie uległe dziewczynki. Nie mogłaś być taka od początku, co? Och, czekaj, rozpiąłem cię. Może ci nie było za gorąco. Tak. No wolisz sobie, o tak. Co? Co jeszcze się stawiasz, suko? Czekaj, zaraz przestaniesz. No. No tutaj ci. No masz. No jedz! Jedz! Co to kurwa jest? Czekaj. Chodź tu. Chodź na mnie. Otwieraj! Otwieraj! Otwieraj to! Co jest? Co jest? Co to? Dzień do. Gdzie jest Mela? Gdzie jest Mela? Nic do niczego nie zmusza, sama przyszła. Mela, wszystko w porządku? Mela, Mela, Mela. Co? Człowiek, w którym byłam zakochana, podał mi pigułkę gwałtu i usiłował zgwałcić. W ostatniej chwili moi przyjaciele mnie uratowali, ale to i tak było najgorsze doświadczenie mojego życia. A druga rzecz to... Przepraszam was za głupie rady i szybkie rozwiązania, jakie dawała mi, za to, że byłam pewna, że wszystko wiem najlepiej o życiu. Myliłam się, nie wiem wszystkiego, a tak naprawdę wiem bardzo mało. Dlatego dzisiaj będę zdecydowanie mniej mówić, a więcej słuchać.
To tyle. Na razie.